Damian Domachowski po szybkiej wygranej na XCAGE 9. Przede wszystkim gratuluję zwycięstwa. Te łokcie naprawdę robiły wrażenie. Czy zgadzasz się z przerwaniem sędziego, bo twój rywal protestował? Po pierwsze dziękuję za zwycięstwo. Po drugie, mógł puścić troszeczkę dalej, rywal i tak się nie bronił. Łokcie wchodziły czysto na ucho, dół szczęki, także myślę, że to była kwestia jeszcze paru, a na pewno bym ich nie przestał bić. Wspomniałeś tutaj jeszcze przed wywiadem, że zaskoczyło cię to, że zachwiało go jedno z twoich uderzeń. Nie sądziłem, że to będzie tak szybko, że tak szybko trafię tą kombinacją, którą trenowaliśmy z Michałem Grabarkiem, za którą mu bardzo dziękuję. Już na pierwszej akcji to weszło, także miłe zaskoczenie. Powiedz, co świadczy o fakcie, że byłeś tak wysoko w karcie, bo przed tobą było kilka naprawdę takich solidnych nazwisk, ale mimo wszystko... Myślę, że to ta publiczność, która pewnie w dużej mierze przyszła dla mnie, także byłem tak wysoko. Zresztą było to słychać po dopingu. Rzeczywiście. Ta przerwa dłuższa była czym spowodowana? Kontuzją barku. Rozumiem. I jeszcze jedno pytanie. Twój rywal, Damian Pomocka, niedawno walczył, to jakieś 2-3 tygodnie temu walczył na gali. W ogóle nie wiem, jaka była twoja pierwsza reakcja, kiedy dowiedziałeś się, że będzie toczył walkę tuż przed twoją? No to jest ryzyko. Byłem zły, byłem wręcz wkurzony. Nie chciałem, żeby wypadł. Przygotowywałem się totalnie pod niego. Także nie chciałem, żeby ta zmiana nastąpiła tego rywala. W takim razie gratuluję wygranej i do zobaczenia jak najszybciej, mam nadzieję. Dziękuję bardzo.